Jeśli chcecie kordy premium case'u w tym odcinku, dobicie tutaj 800 łapek, a kordy polecam w opis. Także zostawiajcie łapki, subskrypcje i dzwoneczki. Pozdro, do wstępu. Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Mam dzisiaj dla was odcinek Stepania, ponieważ dawno go nie było, a prosiliście o to w poprzednim odcinku oraz też pytałem na live'ach czasami, co chcecie właśnie z odcinki, no to chcieliście odcinek Stepania, także myślę, że należy się za to łapka w górę wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. Chciałbym pozdrowić osoby, które dawały mi jakieś itemki na live'ach. Oni się teraz wyświetlają na ekranie. Zapraszam także was na kanał mojego grafika Gdexa oraz osoby, która wykonała miniaturkę do tego odcinka, czyli Czerstwego. Linki po prostu znajdziecie do nich w opisie. Zapraszam was także do akcji charytatywnych, które macie w opisie, do babci mojego widza oraz mamy mojego widza. Wspomóżcie złotówką, ja już tam wpłaciłem naprawdę trochę ziko. Nie powiem wam dokładnie ile, ale coś chyba około 50 łącznie na tę akcję, więc nie jest to dużo, nie jest to mało, myślę, że tak umiarkowanie, więc zawsze coś tam wpłacam, jak ktoś do mnie wyśle, więc jeśli macie jakieś tam, nie wiem, pomoc, wiecie, pomoc jak coś dla rodziny czy coś, to piszcie do mnie na maila. Ja z chęcią właśnie gdzieś tutaj powiem w odcinku, że możecie wpłacać i tak dalej, więc pozdro, no i co? Tyle chyba, nie? Zapraszam was do oglądania tego odcinka. A, tekstury paka macie jeszcze też w opisie, no i tyle. Do odcinka, pozdro, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, elo. Dobre mordeczki, ja już tutaj tepam do pierwszej osoby, która pisze, kto są już te państwo, X, Dociak 1 czy coś 1, także zobaczymy, czy tutaj, kurde, weźmie ze mną sojusz. Oczywiście w to nie wierzę, że weźmie sojusz, tylko od razu mnie pewnie zacznie bić w jakichś nogach, dlatego sobie przygotowałem już jednego rzucaka, on mnie też od razu zaakceptował. Z tego co widzę, jeszcze pereł nie mam w EQ, EC. No. Dobra, mam te pereł, ale się tak zdygałem, kurde, że nie mam pereł, ale gdzie oni tutaj tepną? O kurde, to jakaś awczarka czy co to jest? Da się tu rzucić rzucaka? Halo, halo, jestem jakoś zbugowany śmiesznie. Aha, nie da się tutaj rzucić rzucaka. No to fajnie wiedzieć, że jestem zbugowany w jakiejś sobie tutaj awczarce, czy w czym tokolwiek jest. Nie wiem jak nawet nazwać, no patrzcie to. Aha, jest fajny tutaj płotek. No to także powiem średnio powiem. O, o, dobra, jestem gdzieś tutaj. Nadal jestem zbugowany. O, w końcu rzuciłem tego rzucaka. Jasny gwint, to jest strange. Także nie wiem, czy mi się uda zabić tego gościa jakoś, czy nie. Ale gdzie on jest? O, to jest pytanie, gdzie jest ten typek? On jest gdzieś tutaj pode mną. Czy on jest na koksie? Tak, chyba jest na koksie. Nie, nie jest na koksie. Teraz jadł koks dopiero. Czy najprawdopodobniej tutaj po prostu zginę z tego powodu, że ma ode mnie więcej regenki. Chyba, że jakimś cudem by tutaj polizał na tych lagach. Nie wiem ile na Dragonie jest aktualnie TPS-ów. Ja to nagrywam w niedzielę, teraz aktualnie jest 14:36 i staram się wam ten odcinek nagrać jak najszybciej, żeby wyrenderować na poniedziałek, czyli w tym momencie, kiedy wy to widzicie, więc naprawdę mi zależy na czacie. O! O, podbiłem chyba gildię. Albo i nie podbiłem gildii? Nie wiem, czy nie podbiłem, czy nie, ale ten gość jakiś, nie wiem czemu ucieka ode mnie, przecież jest we własnym kubydzie, ode mnie ucieka. Co za ziomek? Co on robi? Najgorsze jest to, że tu zginę najprawdopodobniej, bo już mi właśnie, no właśnie, już mi kok spada. Jeszcze banie padła. Jest, dostał za mnie 70 ranku. Ja pierdziele. No to pierwsze tepnięcie chyba nam nie wyszło, także widzimy się przy następnym. No kurde. No na tych lagach ciężko cokolwiek zrobić, niestety. Okej, tutaj z gildii, typek z gildii Skill, Renifer ma sanki, pisze, kto soj typa, także zobaczymy, czy tutaj Renifer ma naprawdę sanki, kurde, przetestujmy, czy tutaj pan Renifer ma sanki, nie wiem czemu, ale ten mnie trochę rozśmieszył, że tak to ujmę. Czy on mnie zaakceptował? Tak, zaakceptował mnie i co, lecimy do niego, obstawiam w 99%, że będą to nogi. I czy pomyliłem się? Nie, nie pomyliłem się, tylko są takie nogi dziwne i nawet nie wiem, gdzie jestem, bo nie pociągnie życie chyba perły od razu do góry. Halo, halo, czy mnie tu znajdą, czy nie? O, to jest pytanie. Chyba mnie znajdą, już do mnie idą. No to dupa. Chyba jednak tutaj sobie zginąłem. Także nie wiem, jeszcze ile mam antylogauta, będą mnie bili w nogach. Ile ich tu jest? O kurde, ich tu jest dwóch, aż trzech! Ojeju. Czemu ich aż tu tyle jest? No kurde, nie wiem. Nie ogarniam tych ludzi. Po co oni w trzech kampią w jakichś nogach śmiesznych? Tylko mam pomysł, zrzucę po prostu dwóch tam i tym się zajmę, żeby tutaj go bić. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo to jest jakiś Steve'ek. Zobaczcie, tamci padli sobie tam do siebie, a ja będę się mógł bić tu. Chociaż dobre rozwiązanie też będzie, żeby skoczyć tutaj do nich. Aha, chciałby wyjść ten Reniferek. Chyba nie może sobie Renifer wyjść. Panie Renifer, chyba sobie pan zginie i się zbuguje. No właśnie, tak myślałem, że się zbugował. Czyli Renifer jednak nie ma sanków, nie uciekł stąd. I teraz by się trzeba było zająć tym gościem tutaj. Ale to są jakieś, nie wiem, Steve'ki kompletne, nie wiem co oni robią. Zamiast się ze mną bić, to patrzą i ci goście na mnie patrzy. Halo, halo, czy pan się tu będzie ze mną bił, czy nie? Ten się buguje tam. Do tego w tyłku skakuje. Czy on ma koksy? Poliże, czy nie poliże?
nie polizał niestety, kurde. Ale to są jakieś kompletne nieogarniaki, że tak to powiem. Tylko martwi mnie jedna rzecz, ten renifer rzucił wszystkie perły i niestety z niego żadnej nie złapałem, chyba tylko jedną, bo miałem jedną, a jedna mi skoczyła właśnie z tego typa. Czyli, aha, zmień ustawienie makra, co? Jak... Okej, okay. I ja mam już tutaj drugą osobę, jest to maniak.pl7sw. Kto chce do gildii TP, jako że ja po prostu szukam sobie tej gildii, bo nie mam z kim grać. Moje widzowie mi na okrągło robią oszusty, także tutaj się do niego tepniemy. Zobaczę, co mi tutaj zaakceptuje, to bierze sobie rzucaka, także panie maniak, halo, halo. Panie maniaku, czy pan nie tepnie? Będę bardzo wdzięczny, gdyby pan tutaj zaakceptował na tych lagach to tepnięcie, halo, halo. Ej, no nie chce mnie tepnąć, patrzcie to. No to trochę przypał, skoro mnie nie chce tepnąć. Czy może jakąś inną osobę w tym samym czasie znajdę? Wiem, że jesteś youtuberem, no nie jestem youtuberem, ale okej, okay. Przynajmniej się tak nie nazywam, no ale spoko. Także, jest to jakaś nowa osoba? Halo, halo? Czy ktoś tutaj był chętny, żebym się mógł do niego tepnąć? Jest, kto klepa TPA? Rzeźnik Świnioka. Co? To niezły pan Rzeźnik Świnioka, dobra, zobaczymy czy on nie zaakceptuje na klepę. Gracz, jeszcze zobacz tutaj, gracz sobie Rzeźnik Świnioka. I on mnie też nie chce zaakceptować, info game. O, jest jeden online, no halo, panie Rzeźnik Świnioka, pan nie tepnie? No nie chce mnie tepnąć, widzicie? Kurde. Jeszcze raz. Tepnie pan Rzeźnik Świnioka? O, zaakceptował mnie, dobra. Klepa z rzeźnikiem. No trochę się boję, żeby tutaj mnie nie pokroił maczetami czy coś. Ale gdzie on mnie tepnie? Pewnie w nogi 100%. A nie, jednak do fosy mnie tepnął i co? I chyba jakaś tutaj będzie wyrównana klepa czy co? Kurde, jak go zabijesz, widzę tytuł tego odcinka. Zabiłem rzeźnika. Takie maczety wokół, w sensie na miniaturce. To by było spoko. Kurde, no. Czyli trzeba zabić tego, absolutnie tego gościa trzeba tutaj zabić. Możecie też napisać w komentarzu, jaki chcecie następny odcinek, bo dużo osób mi właśnie pisało pod poprzednim odcinkiem, że zombie dawaj te panie teraz. To teraz wy znowu napiszcie po prostu w opisie, znaczy w opisie, w komentarzu, jaki chcecie odcinek. No i czemu, to jest dwóch na jednego? Oj, co już gościu, daj mi jeden na jeden. No nie, co już, panowie, dacie jeden na jeden czy nie? Nie chcecie jeden na jeden? No to nie, to w takim razie ja stąd zmykam. Ej. Ej, czemu ja trafiłem? Aha, okej, nie mam pytań, co teraz zrobiłem. Aha, no ich jest trzech. Nie mam pytań. Dobra, bym napisał tutaj z wyzyło ich bym na czacie, no ale to jest właśnie to. Jezus, nie ogarniam tych ludzi naprawdę na Dragonie. Po co? Jest jeden typek normalnie sobie online i nagle tepam się do kogoś i wbija ich trzech na serwer, żeby nie wiem, żeby mnie zabić, co im to da? Tak samo jeden typek by mnie mógł zabić, a nie wiem. No to jest, dobra, czasami dramatyczne zachowanie tych ludzi. Jeszcze mi bania padła, cały set mi już pada, to sobie go na szybkości zmienię. Pyk, pyk. No na tych lagach niestety tutaj nikt nie poliże. Nie wiem ile na Dragonie jest TPS-ów, ale może z 15. Także trzeba czekać jeszcze trochę czasu, aż ludzie zejdą z Dragona, znaczy mniej osób będzie grało. Tak po tygodniu, może po 3-4 dniach, znaczy nie wiem w sumie po ilu. Oby jak najwięcej grał na Dragonie, ale przemachiny ogarnęli, nie? To też by było w mega porządku. Ich jest tutaj 4 już, ja pierdziele, patrzcie to. 4 typa tu przyszło. Aha, tam były nitki. Tak? Czy co? Nie wiem. Ja pierdziel, nie, no patrzcie to, no. To jest jakiś wstyd. No przecież, co ci ludzie robią? Dobra, w takim razie lognę sobie serwera i tyle, widzimy się przy następnej osobie, no bo przecież to są jakieś jaja. Dobra, tutaj ziomek o niku Grabek12, wszak to klepa równy teren, tepa Grabek, czyli depamy do pana Grabka12, zobaczymy czy mnie tutaj tepnie naprawdę na równy teren, czy będzie mi po prostu oszukiwał, obstawiam, że zaraz za chwilę, jeśli zaakceptuje moją prośbę o tepnięcie, znajdę się w nogach. Ale wiecie, zawsze się mogę zdziwić i co? I uwaga, 3, 2, 1. Tak, jestem w nogach, ale na szczęście tutaj rzuciłem perełkę. Czy on ma tutaj stręża? Nie, nie mam tutaj stręża, mam jedynie speeda na Kubidzie. I gdzie on jest? Jest tutaj pan Grabek. Jest ich dwóch tutaj nawet. Nie, jest stręż, jest jednak stręż, także co? Jeden poszedł do Kuboida, to może mi się tego uda zabić. Czy on ma stręża? Stręża, regenkę. Ten zjadł koksa i poszedł się dobrać, czyli trochę lipa. Ale no nie, będę się bił z nimi do końca, mam nadzieję, że mi tutaj nóg nie zrobią. Skoro nie zrobili na starcie nóg, to potem mam też nadzieję, że mi nie zrobią nóg. Tylko najchętniej bym tego jednego się pozbył, tego Grabka lub tego innego. O, właśnie o to mi chodziło i teraz mogę się zająć tym typem, aż tamten nie wyjdzie. Tylko, żebym nie polizał tutaj, bo jak polizę, to będzie przypał i będzie już czwarty dead na tym odcinku. A chciałbym chociaż tutaj zrobić tak, że wiecie, z 2 kilki i 5 deadów może być, nie? Wiecie o co chodzi w każdym razie. Panie, tutaj jaki on ma nick? On ma nick, on też mnie do fosy chce wrzucić, kurczę pele. Polecę tej fosy, czy nie? No, trochę mi Minecrafta ścina i mi to, że tak powiem, pomaga to, że tego Minecrafta mi zaczęło teraz zwieszać. Nie wiem dlaczego, z jakiego to powodu się odbywa, ale no wiecie co. Czy on polecie do fosy? Dobra, mam go w fosie i chyba za nim wskoczy, wiecie? Tak, chyba za nim wskoczy do fosy.
Największy fail. Dobra, taki ziomeczek, pisze o niku Renek. Kto pomoże, przebijałem na szybko typa Remek. Tak, to jest Remek, nie Remek, tylko Remek, tak, o, Remek, prawie jak Rezi, tak? Remigusz mam rozumieć, chyba tak ma jak ten gościu na imię. Także zobaczymy, czy pan Remek mnie tutaj tepnie najprawdopodobniej w nogi, bo nie chce mi się wierzyć, żeby mnie tutaj tepnął jakąś równą klepę, więc 3, 2, 1. A nie, jednak jestem, kurde, tutaj na jakiejś równej klepie, o co chodzi? Gdzie mnie tepnął, panie Remku? Halo, halo? Klepa? Tak, klepa, ty! Ty, nie spodziewałeś się po tym gościu, że mnie tepnie na jakąś tutaj wyrównaną klepę. Ja mam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony. Nie wiedziałem, co tutaj mam robić, bo gościu... Czemu on rzuca perły tam gdzieś do góry? Co za ziomek w ogóle? Nie rozumiem go. On ma fajerkę, czy nie ma? Dobra, nie wiedziałem, co mam robić. Chyba ten gościu chce się bić, bo raz mnie bije, raz ucieka. Czemu on... Halo, ktoś mi wytłumaczy, dlaczego on skakuje i chce wskoczyć, kurde, na ten żółwik? Dobra, wrzucę go do fosy i tyle. Sorry, że tak się zdziwiłem, ale dlaczego on skakuje na żółwik? To jest chyba jakaś jego baza, czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie rozumiem gościa, absolutnie. Wrzucę go do foski. I znowu perę rzucił na ten żółwik. Co mu jest temu ziomkowi? Nie rozumiem ziomka, co mu kompletnie chodzi, że rzuca perły na ten żółwik cały czas. Gdzie on jest? Jest tutaj teraz. Dziwny, dziwny jakiś typeczek, naprawdę. Najdziwniejszy typ, do jakiego tepnąłem w historii chyba. Tak mi się wydaje. I co, i teraz w fosie będziemy się bić, tak? O kurde, ale mają fosę ogarniętą. No i powiem wam, że trochę przypał. I co, Dender Chesta będzie dobierał gościu? O, ty cwaniaczku. O, ty cwaniaczku, sobie poliżę za karę. Stręża rzucił. Uff, dobra, nie polizałem tylko ten gościu, bo czy mu regenka padła jeszcze, czy nie? Nie padła mu jeszcze regenka, niestety. Halo, halo, panie Remek. O, dostałem z niego stręża 2, także elegancko, tylko... Okej, niby spoko, że dostałem tego Strange'a 2, ale niestety znikł mój Strange 1, który był bardzo, po prostu był dłuższy, więc no, z jednej strony spoko, a z drugiej jednak tak, no, średnio bym powiedział, ale czy ten gość tutaj będzie się nam bił, czy co? Halo, panie Remek, nie chcę samych deadów na odcinku, bo trochę głupio, tak wiecie, wam rzucać taki pierwszy raz w życiu, chyba wam rzucę odcinek, kiedy są praktycznie same deady na nim, no ale niestety tak musi być, zacząć. Bardzo, bardzo przepraszam i tyle. Halo, panie Remek, panie Remigiuszu. Koksik, koksik jedzony, także niestety, co mi się wydaje, to niestety chyba tu zginę, że zginę lub zaliczę jakąś niesamowitą ucieczkę, ale nie chcę mi się w to niestety wierzyć, chyba że jakoś tego Ender Chesta mi się uda tutaj rozdupcyć, w sensie tą stumiarkę nad Ender Chestem. I uwaga, no nie, udało mi się rozdupczyć całego Ender Chesta, więc trochę przypał, że tak powiem. I co, ten gościu gdzie uciekał? Pewnie do kolejnego Ender Chesta, tak? Mam... Aha. Aha, okej. Okay. Rozumiem w sumie gościa, jak nie jeden Ender Chest, to drugi, pozdrawiam naprawdę, świetny zawodnik Minecrafta, nie wiem co on robi, ale chyba, nie wiem co ten gościu odpierdziela, zamiast się ze mną bić jakoś normalnie, to on od Ender Chesta do Ender Chesta biega, szkoda, że mi się skończył Strange, więc trochę przypał i niestety będzie to kolejny dead na odcinku z tego powodu, że widzicie co ten gościu robi, nie wiem. On się bić raczej nie potrafi z tego co mi się wydaje, niestety są lagi na dragonie, przez to ta klepa też jest trudniejsza, jak widzicie, no... Co drugi hit, że tak powiem, wchodzi. Co, zjadł Strange'a? Tak, chyba zjadł Strange'a. Pereł nie mam, bo zmarnowałem, więc zaliczamy. Niestety tutaj dedzika, jeszcze ktoś mi napisał na ten swiku, pewnie Czerstwy, czyli osoba, która wykonała dla mnie miniaturkę na ten odcinek, więc linka do Czerstwego macie w opisie. Pamiętajcie, wbijacie, zostawcie mu suba, dobijemy mu 100 subskrypcji, tak, o, niech się chłopak cieszy, mi podła bania. Sobie ogarnę tutaj szybko refilka. Dobra, może jemu jakoś tutaj cudem padnie set. Aha, mi padł set, także... Niestety zdadałem, jest to piąty dead na tym odcinku, jeśli się nie mylę, lub czwarty, także co? Ja wam dziękuję, tutaj napiszemy GZXD dla typa na czacie. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu, jakie chcecie następne odcinki. Łapka w górę, subik oraz dzwoneczek, myślę, że się należy za taki dla was odcinek. Nie jest on zbyt długi, ale... No, ale myślę, że wystarczy, także pozdro i do następnego odcinka, yo!